Witamy serdecznie na zdrowym kanale ATVB. Moim i waszym gościem jest Bogdan Głowacki. Witam cię, Bogdanie. Witam cię, Arturze. Witam szanownych państwa. Bogdan jest pasjonatem fizyki kwantowej, a jednocześnie z wykształcenia jest chemikiem. I ma bardzo dużo informacji o wodzie. Tej prostej substancji, którą wszyscy dobrze znamy. Tak nam się wydaje przynajmniej. Bogdan mi tłumaczył przed kamerą, że woda nie, wodzie nie jest równa. Niby są takie same, niby tak samo wyglądają, niby ten skład jest taki sam, a jednak różnice są znaczne. Bogdanie, proszę cię, powiedz mi, jakie są różnice, o co chodzi z tą wodą i jaka jest istota wody? Tak. Otóż woda generalnie, nauczyliśmy się tego już w szkole podstawowej, to H2O. Patrzę na to zawsze z lekkim przymrużeniem oka, bo to rzeczywiście z cząstek H2O składa się ta woda. Natomiast uczy się nas generalnie i zazwyczaj o wodzie od strony chemicznej, prawda? Czyli tak, znamy to jako związek i teraz zaczynamy ją na przykład filtrować w różny sposób. Różne są sposoby, systemy filtracji wody, ale wtedy pozbywamy się tylko chemicznych dodatków. Ale najpierw ją pijemy, tak? Czy najpierw filtrujemy, no a później pijemy? Raczej proponuję najpierw filtrować, zanim pijemy, bo oczywiście, że nasz organizm może służyć za ten filtr, tylko po co ma nam się to wszystko osadzać i zostawiać w organizmie? To cała chemia, która w wodzie jest niestety powszechna, ponieważ nie ma doskonałych systemów filtracji, tak powiem, ogólnej, czyli wodociągowej czy wszelkiej innej, mimo wielkich reklam, że możecie pić wodę, no możecie, możecie, jak nie ma innego wyjścia, możecie, tylko ja zawsze mówię, ale po co, kiedy ta drobna filtracja na zewnątrz zrobiona zawsze powoduje, że przestajemy to my być filtrem do tej wody. Wiesz co? Bo nasunęła mi się taka myśl, bo tak jak czytałem i oglądałem wiele, wiele różnych programów, że my, tak jak mówisz o filtracji, to jesteśmy tu, prawda? Natomiast woda, tak jak wiele filmów obejrzałem, że najlepsza woda jest dla nas z gór, ze strumyka, która wychodzi ze skał, tam podobno nie ma chemii i woda sobie płynie takimi łukami i to jest dla nas najlepsza woda. Ona, wiadomo, oczywiście płynie i tutaj w miastach potrzeba filtracji, prawda? Ale czy to potwierdzi, że ta woda ze strumyka jest taka najlepsza, która powinniśmy ją pić? Powiem tak, bywa. 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 To znaczy, jeżeli rzeczywiście jest to, powiedzmy, nie wiem, gdzieś w wysokich górach, gdzieś, gdzie nie ma rolnictwa wokół, bo to jest jeden z największych zanieczyszczaczy wody. Mimo tego, że rolnictwo musi istnieć, no bo przecież produkuje żywność, to jednak dostarcza też do tej wody, mnóstwo spływa do niej pozostałości po nawozach, po różnych innych substancjach. To już płynie sobie i to wtedy dalej. Sobie. Ale zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt tego. Otóż na to płynięcie w postaci właśnie takich różnych zakon. To jest takie łagodne. To jest łagodne. To bo w wodociągach mamy, wiesz, kąty proste, proste, prawda? I tak jak słyszałem, że ta woda już ma inną tą... Traci pewne wartości, ponieważ to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to będzie dotyczyło raczej fizyki wody. Bo chemię wody to mamy opanowaną, chemia wody jest jakby opanowana w różny sposób, tak jak mówiliśmy o filtracji w różny sposób, ale to, co powiedziałeś o tym strumieniu, więc w momencie, kiedy ona jest czysta i zaczyna meandrować w tym strumieniu wody, w tym strumieniu, to jest pewien naturalny sposób strukturyzacji wody. A struktura wody jest bardzo istotna, ponieważ wtedy zaczynamy mówić o fizyce wody. Fizyka wody, dlaczego woda ma tak specyficzne cechy? Wrze nie tam, gdzie powinna, zamarza nie tam, gdzie powinna. Ja przybliżę to pojęcie powinna, ponieważ to jest tak, że
pewne związki chemiczne, wszystkie związki chemiczne w związku ze swoją budową, ze swoimi masami i tak dalej, dają się ułożyć na parametrach, na różnych wykresach, na przykład kiedy punktów topnienia czy punktów wrzenia i tak dalej, dają się zawsze ułożyć w jakiś taki szereg w związku z tymi masami. A woda nie, prawda? Woda jest jakby, woda odstaje. Przyczyną tego tak naprawdę jest to, że woda jest rogalem. Rogalem? Tak. Czyli że cząstka H2O jest od takiego kształtu. Gdyby to jest mniej więcej około 104 stopni odchylenia między dwoma atomami wodoru i jednym atomem tlenu. Tą tlenu jest pośrodku, dwa wodory są z boku i one są pod kątem. Dzięki temu tworzy się, mamy do czynienia z dipolem. Dipol to jest rozłożenie ładunków, czyli mamy ładunek dodatni tam, gdzie są wodory i ładunek ujemny tam, gdzie jest tlen. Dzięki temu tworzą się tak zwane wiązania wodorowe. I te wiązania wodorowe zaczynają tworzyć strukturę wody. Dlatego bardzo ważnym jest, żebyśmy mówili o strukturze wody, ponieważ przez to woda niesie ze sobą siłę życiową. Najzwyczajniej na świecie. Woda, mówimy o wodzie żywej pod warunkiem, że jest to woda strukturalna. Możemy mówić o wodzie martwej w momencie, kiedy ona nie ma tych struktur. Różnie, teraz bardzo modnym stało się pojęcie wody żywej, wody martwej. Mnóstwo firm, mnóstwo naukowców mówi o wodzie żywej, wodzie martwej w różnych aspektach. Ale tak naprawdę musimy mówić o wodzie żywej, to taka woda żywa, to taka woda, która niesie ze sobą życie, najzwyczajniej na świecie. A taką wodą jest woda strukturalna, najzwyczajniej na świecie. Ona zawsze wtedy ma pewien przekaz siły życiowej. Przez te struktury mamy możliwość, bo troszkę tutaj wrócę. Zobaczmy, że jeżeli naukowcy jacykolwiek na świecie mówią o szukaniu życia w kosmosie czy gdziekolwiek w przestrzeni, to pierwsze czego szukają? Wody. Szukają wody, prawda? Tak, tak. No to teraz zadajemy sobie pytanie, a dlaczego? Dlatego, bo to jest H2O? Nie. Dlatego, bo niesie siłę życiową. I ta siła życiowa powoduje, że rośliny rosną. Zobaczcie, roślina potrafi w stanie suchym przetrwać tysiące lat, ale w postaci nasiona. Wystarczy parę kropel wody i nagle zaczyna rosnąć. Dlaczego? Zaczyna żyć. Zaczyna żyć. No właśnie, bo siła życiowa płynie przez wodę. Woda jest dlatego tak unikalną substancją, że płynie przez nią siła życiowa. Ja ukułem taką definicję wody, że woda jest to istota duchowa, manifestująca się w świecie fizycznym za pomocą cząstek H2O. I zobaczcie teraz, że w tym momencie zaczynamy rozumieć, że płynie do nas siła życiowa ze świata duchowego tak naprawdę. Bo skąd ona ma się wziąć? Stamtąd płynie ta siła życiowa. Stąd struktury wody są tym elementem, który daje nam siłę życiową. I teraz to, co powiedziałeś o strumieniach. Był taki słynny badacz, to był Austriak, nazywał się Wiktor Schauberger i on zauważył mnóstwo, to był zresztą leśnik z wykształcenia, ale pracując w naturze, pracując w górach, pracując w lasach, zauważył, jak ta woda płynie, w jaki sposób działa. On skonstruował zresztą przedziwne urządzenie, którego rysunki się zachowały, ale żaden egzemplarz się nie zachował, urządzenie, które nazwał silnikiem wodnym. Dlaczego? Bo w pewnych warunkach, w pewnej formie wirów okazało się, że tarcie jest ujemne. Ktoś może powiedzieć, no i? Prawda? Co z tego wynika? Ano wynika z tego, że mamy dodatnią siłę. Nagle energia się pojawia, która się bierze, no właśnie, skąd? Z wody. Zwrócę potem Państwu uwagę na pewne specyficzne stworzenie, które wytwarza energię z wody. Ale to pod koniec o tym powiem. Ale Schauberger zrobił kapitalną rzecz, ponieważ mieli problem tam w górach, bo to był
XIX wiek z pozyskiwaniem drewna. Nie? No dobra, możemy ściąć gdzieś drzewo wysoko, ale jak je potem przetransportować? No więc wymyślił metodę spławiania drewna przez krętą rzekę. Wszyscy się pukali w głowę, na pierwszym zakręcie się wszystko zatka. Dopiero jak wszystko spłynęło, wszyscy popatrzyli, ale jak to? Woda sobie poradziła. Woda sobie poradziła. Woda jest niezwykłą substancją. Będę o tym kilkukrotnie dzisiaj jeszcze mówił, pokazywał różne ciekawostki związane z wodą, ponieważ woda jest naprawdę niezwykłą substancją. Dlatego nazwaliśmy tą audycję Istota Wody, bo to jest rzeczywiście pewna istota. Myślę, że wszyscy Państwo znacie, a jeżeli nie znacie, to poznacie. Był taki badacz japoński, nazywał się Masaru Emoto. To taka podstawowa postać, jeśli chodzi o struktury wody. On przepięknie sfotografował kryształy wody w formie zamarzniętej i pokazywał wodę właśnie, jak wygląda woda, tak możemy powiedzieć, wygląda woda z kranu, a tak wygląda woda woda strukturalna, woda żywa. Mhm. Tak wygląda woda żywa. I teraz Emoto przeprowadził szereg badań pokazujących to zjawisko. Fotografował wodę w różnych warunkach, w różnych miejscach na całym świecie. Miał sieć laboratoriów, w których robiono te badania. Ja zresztą stworzyłem też takie laboratorium do badania, do fotografowania struktur wody dzięki współpracy z jego asystentem. Więc można pokazać nawet na zdjęciach, jak wygląda struktura wody, prawda? Że tak wygląda diamentowa. Ale teraz popatrzmy sobie tutaj na taką prostą rzecz. To jest diament, a to jest grafit. Mhm. Wyglądają zupełnie różnie, ale chemicznie, z punktu widzenia chemii, to jest dokładnie to samo. To jest węgiel. Ja często mówię taką anegdotkę, jak sprawdzić, czy diament jest prawdziwy. No trzeba go spalić. I jak szkoda. Trochę szkoda, tak. Ale możemy w ten sposób sobie sprawdzić, czy on był prawdziwy. No ale to żarty, to w formie żartobliwej. Proszę Państwa, zobaczcie, to jest diament, to jest węgiel. Diament odpowiada wodzie strukturalnej, węgiel odpowiada tej wodzie, którą mamy niestety z kranu. I ten grafit jest takim symbolem, możemy powiedzieć, wody bez struktury, a diament symbolem wody, która niesie dla nas siły życiowe. Nie będę zadawał tego pytania, bo ono jest jakby, często pytam, mówię, to jaką wodę wolelibyście pić? Taką czy taką? Ale nic nie mówimy, że węgiel jest zły, bo węgiel jest jak najbardziej dobry, tylko chodzi akurat tutaj o strukturę. O strukturę. To jest demonstracja pewnej struktury, prawda? Mhm. Że tak wygląda woda strukturalna, a tak wygląda woda bez struktury. Myśmy w mojej firmie skonstruowali pewne urządzenia, które uruchamiają struktury wody. Przez to, że zostały przeniesione one do takich soczewek, to są soczewki pola kwantowego. To jest soczewka, czy to jest zawieszka? To jest zawieszka, ale... Zawieszka, tak, ale zawieszka, soczewka. Ale soczewka. To jest coś takiego, jak ja tutaj noszę na szyi. Aha. To jest zawieszka, która zmienia strukturę fizyczną wody. Wskutek wibracji kwantowej. To nie będziemy się zagłębiać specjalnie w fizykę kwantową, bo ogromny temat i dlaczego nie? Proszę bardzo, panie redaktorze, proszę bardzo. Chodzi o to, że wszystko w przestrzeni, wszystko na świecie jest tak naprawdę, jak sięgnąć do głębi, jest pewną wibracją. I teraz w momencie, kiedy zaczynają wibrować nam kryształy, to one przez udzielają jakby swojej sieci, powiedzmy tak, przekazują ją dalej. Przekazują ją na przykład do wody. Tu są dwie fotografie tej samej soczewki. To jest fotografia w powiększeniu 50-krotnym. Tej soczewki? Tej soczewki, tak. Tej soczewki.
A tu jest fotografia w powiększeniu 200-krotnym. Pokazuje, jaka sieć została utworzona w miedzi wskutek pewnych procesów. Jest z miedzi, których tak? Mam. Tak, soczewka jest z miedzi i ona jest krystalizowana w specjalnych warunkach po to, żeby przenieść do niej strukturę krystaliczną wody. To jest odpowiednik struktury krystalicznej wody. W związku z czym ona uczy wtedy każdą wodę, którą do niej zbliżymy. Na przykład tą. Proszę bardzo. Próbowałeś tej wody? Napij tak. się jej teraz. Bardzo dobra. To jest woda z wodorem. A proszę bardzo. Wytłumaczymy też temat procesu wody z wodorem. O, a teraz na chwileczkę przyłożymy do tej wody i spróbuj tej wody teraz. Tak krótko? Tak, bo to procesy kwantowe dzieją się natychmiast, one są poza czasem. Nie? Spróbuj teraz. Coś się zmieniło? Zrobiła w dalszym się ciągu jest mokra. W dalszym ciągu jest mokra, ale zrobiła się prawdopodobnie bardziej łagodna, taka, jak mawiają niektórzy, aksamitna. To jest proces właśnie ożywienia, czyli stworzenia struktury w obrębie tej wody, którą miałeś. Teraz często mnie ludzie pytają, jaki filtr zastosować. Tak. Bo, ponieważ znam się na wodzie, od wielu lat z nią pracuję, więc wiele osób mnie pyta, no dobrze, jaki filtr zastosować? Ja mówię, osmozę. Jako najlepszy. To jest najlepszy sposób filtracji. Ale zobaczcie, tu są zdjęcia wody po odwróconej osmozie. Czy możemy powiedzieć, że to jest brylantowa woda? No nie da się. Raczej nie. Nie da się, prawda? Otóż odwrócona osmoza, czyli te sposoby filtracji osmotycznej są bardzo dobre od strony chemii, ponieważ dostajemy czystą wodę. Czystą wodę. Tak. Prawie destylowaną. Prawie destylowaną. Prawie. Mankamentem tego rozwiązania jest to, że ta woda jest martwa. Nie ma struktur, nie ma kryształów, nie ma w sobie życia. Ona jest czysta, dobrze, nie zanieczyszcza naszego organizmu, ale też nie niesie siły życiowej ze sobą. I teraz, ale tak wygląda ta sama woda po procesie strukturyzacji. To jest też osmoza, to jest ta ale sama po woda, strukturyzacji. Po strukturyzacji. Czyli mamy piękne struktury krystaliczne w momencie, kiedy ustrukturyzujemy tą wodę. Dlatego często mówię, najprostszym procesem w domu, żeby mieć żywą wodę, czystą i żywą wodę, to jest dowolny dość system odwróconej osmozy czyszczący tą wodę i pod zbiornik wstawiamy podkładkę, w której jest ta sama. A tam to, co się zbiera, to, co się ten zbiera baniak taki. Ten baniak, tak. I pod tym baniakiem stawiamy podkładkę i mamy czystą wodę i ożywioną. A jak to zobaczyć? No, można zrobić mikroskop. O, to bardzo skomplikowane. To nie jest takie proste, bo to ludziom się czasem wydaje, że to, dobra, to sobie kupię mikroskop i zrobię zdjęcie. Nie, nie, nie. Warunki do wytworzenia tego są naprawdę skomplikowane. To nie jest prosta historia, ponieważ to trzeba mieć po pierwsze chłodnię, w której się te zdjęcia robi. Tam musi być minus 4, minus 5 stopni. Trzeba mieć zamrażarkę do minus 30, co nie jest taką popularną wersją. Mikroskop, który będzie potrafił zrobić zdjęcia z przynajmniej 200-krotnym powiększeniem, 100-200-krotnym i aparat fotograficzny, który potrafi te zdjęcia uwiecznić. Ja myślałem też w pierwszej chwili, żeby kupię jakiś taki prosty aparat i tak dalej. Na szczęście miałem możliwość pożyczenia i okazało się, nie. To musi być bardzo dobry aparat i bardzo dobry mikroskop, żeby te zdjęcia zaczęły rzeczywiście wychodzić. Ale warto to zrobić. Także najprostszy system, osmoza, podstawka i z głowy. Nie? Mamy naprawdę żywą, czystą wodę. A teraz bardzo ciekawe, ale to odnośnie osmozy, to mam pytanie takie do ciebie, bo osmoza składa się z różnych filtrów i na koniec jest mineralizator. I powiedz, czy dla nas najlepsza woda jest bez mineralizatora, czy z mineralizatorem? I tak jak w tym baniaku, bo w baniaku jest jeszcze wtedy czysta woda i ona dopiero przez kran, ten taki mały kranik, idzie przez mineralizator do butelki szklanej i żłopiemy. Pijemy, tak. Ja mam na to prostsze rozwiązanie, ponieważ
Nie, bo taki jest zestaw, taki prawda? Taki jest na ogół zestaw. I mineralizator się wymienia tam raz na, nie wiem, rok, no a filtry raz na 3, 4, 5 miesięcy, coś takiego. No, coś takiego. Tak, no mineralizator jest to pewien dostarczyciel różnych soli i tylko czy trzeba, czy jak uważasz? I tak i nie, ponieważ mineralizator nie szkodzi, może być i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy chcemy mieć tańszą wersję, bez mineralizatora na przykład, bo możemy, to wtedy wystarczy do co trzeciej pitej szklanki rzucić szczyptę soli, na przykład kłodawskiej. Bardzo dobrej polskiej soli, która zawiera w sobie odpowiedni zestaw minerałów, taką większą szczyptę i wypić wodę słoną. Mhm. I mamy mineralizację załatwioną. Tym bardziej, że większość minerałów i tak pozyskujemy z pożywienia, z owoców, warzyw. Oczywiście fajne jest też rozwiązanie takie, że, no bo ktoś teraz powie, no dobra, ale te warzywa teraz są potrute. Ja mówię, tak, potrute, ale wystarczy wlać do miski wodę, zalać, wrzucić tam warzywa czy owoce i postawić na takiej podstawce na 20 minut. Wszystko się wypłucze. Mhm. I mamy wtedy i czyste... Jest sporo urządzeń czyszczących żywność. Tak, jest sporo urządzeń czyszczących żywność. Ja nie robiłem jakichś specjalnych badań na ten temat, więc trudno mi je porównywać. Natomiast zauważyłem, że po prostu dobra ustrukturyzowana woda, ponieważ jest dużo silniejszym rozpuszczalnikiem niż zwykła woda, to po pierwsze nie daje, nie powoduje nieosadzanie się kamienia w instalacjach wodnych, prawda? Woda ustrukturyzowana. Ma dużo większą siłę do wypłukania wszystkich trucizn z różnych owoców czy warzyw. Osmoza, po osmozie nie ma kamienia. No nie ma, bo wszystko jest wyrzucone, prawda? Bo wszystko jest wyrzucone. Teraz zobaczmy sobie, tu jest wpływ szarotki alpejskiej na wodę. Wyobraźmy sobie, że wodę możemy strukturyzować za pomocą różnych rzeczy. Tu jest akurat szarotka, która została, jest to czysta roślina z czystych Alp, jakby zanurzona w wodzie i zrobiono potem jej zdjęcia tej wodzie. I tak potrafi wyglądać. Ale też są inne wersje, na przykład działanie preparatów homeopatycznych. Tak wygląda standardowa woda po odwróconej osmozie. A w momencie, kiedy dobre preparaty homeopatyczne, ale dobre preparaty homeopatyczne rzucimy do tej wody, potrafi wyglądać tak. Jakie ładne. Prawda? Co ja sobie to przestawię. To jest coś. Mikrofon. Oczywiście. Do ciebie tu. To jest coś, bo teraz homeopatia. Następny ogromny dział lecznictwa, nie wiem, czy to jest oficjalne, czy to homeopatia jest lecznictwem, ale homeopatia jest to forma zapisania informacji w wodzie o substancji aktywnej, która ma nam pomagać. Wyobraźmy sobie teraz, że mając dobrą wodę strukturalną, moglibyśmy używać w rolnictwie nawozów w homeopatycznych ilościach. Zobaczcie, w tym momencie przestajemy zatruwać całe środowisko. Oczywiście to trzeba by było przeprowadzić szereg badań, jakie mają być te dawki homeopatyczne nawozów, ale ja nie widzę przeciwwskazań. Jeśli możemy używać leków homeopatycznych, no to dlaczego nie używać homeopatycznych dawek nawozów? Wyobrażasz to sobie w rolnictwie? Prawda? No proszę. Mogłoby być ciekawe. Były zresztą takie prowadzone badania chyba w Rosji swojego czasu, ale skutki są nieznane, ponieważ niestety pewne lobby przemysłowe może im się to nie podobać. No bo jeżeli zamiast tony nawozu na hektar zaczniemy używać łyżki nawozu na hektar, no to pewna różnica ekonomiczna dla producenta nawozu się może z tego wywiązać. Ale jeśli w wodzie możemy zapisać informacje, oczywiście kontrowersji na temat homeopatii jest mnóstwo, szczególnie w akademickich wersjach akademicy usiłują podważać homeopatię jako nieistniejącą, ale współczesne badania fizyki pokazują, że homeopatia działa, że zapis informacji w wodzie, że nie musi istnieć cząstka fizycznie w wodzie, by informacja z tej wody została przekazana do celowego obiektu. Czyli czy to będzie człowiek, czy roślina, czy zwierzę, nie ma znaczenia.
informacja homeopatyczna zostaje zapisana w wodzie, zostaje przekazana dalej. Nawiasem mówiąc, było takie badanie, które przeprowadził Luc Montagnier, to noblista. Tenże noblista udowodnił, powielając strukturę DNA przez wodę, przez zapisanie w wodzie informacji, powielił strukturę DNA w swoim laboratorium. On o tym mówił zresztą na konferencji wodnej w 2019 roku, czyli udowodnił, że powielanie DNA odbywa się przez wodę. Wyobraźcie sobie teraz, co może być zapisane w tej wodzie. Ile informacji, i teraz powiedziałeś o tej wodzie, która płynie z kranu. Dobrze, przez ile ona płynie miejsc i różnych, i zbiera te informacje, i ona potem nam je przynosi. Czasami się człowiek wzdraga, wyobrażając sobie wściekłego po drodze kogoś, kto zostawia swoją złość w tej wodzie. To samo jest z zapisem emocji w wodzie, w pożywieniu. Chcielibyście jeść obiad od wściekłego kucharza? Nie radzę, nie proponuję. Zobaczcie, jedzenie gotowane z miłością. To często, tak prawda, mówimy. Często się o tym mówi. Ale co to znaczy? To znaczy, że ta emocja, ta energia tej osoby, ta miłość została przekazana do jedzenia. I wtedy smakuje. Dlaczego u mamy, często mówimy tak, u mamy jemy pysznie. Bez względu na to, co mama ugotuje. No bo przekazana została informacja. Miłość do jedzenia. Ale miłość do wody można też przekazać. W różny sposób. Prawda? Co innego jest, jak komuś postawimy szklankę, to masz, napij się. A co innego, napij się, przyjacielu. Prawda? Zupełnie inna emocja zostaje zapisana w wodzie. O emocjach będziemy zresztą rozmawiać w innym odcinku. Jak działają soczewki pól kwantowych, te, które tutaj Państwu pokazywałem? Powiedziałeś jeszcze właśnie o wodzie, nie wodzie, tylko o wściekłości, prawda? Mm-hmm. Czy ta woda jak płynie sobie i te kąty, i ona tak płynie, zbiera wszystko, i to mamy u siebie w kranie, mm-hmm. Czy jedyną receptą jest właśnie ta odwrócona osmoza i podstawka albo coś tam, nie. Czy jakoś inaczej, jak to wyprostować, żeby woda była żywa, dobra, mm-hmm. miła, mm-hmm. z sercem? Więc wygląda to w ten sposób. Chemicznie wodę, powiedzieliśmy o najlepszej wersji. To jest to samo, chemicznie. Tak. Ale możemy też tą wodę filtrować w dowolny inny sposób. Zawsze lepiej jest przefiltrować nawet dzbankiem, takim najprostszym dzbankiem z filtrem węglowym, niż bezpośrednio. Te dzbanki takie, on się Brita nazywają, tak? Czy nie wiem, czy będziemy reklamować firmę Brita w tym momencie, ale okej. Ale to chyba najbardziej popularne jest wszędzie. Tak, ale są różne. Dzbanki filtracyjne po prostu, one też są zawsze lepsze niż bo ktoś może powiedzieć, odwrócona osmoza, ma takie mankamenty, różne, czy cena, czy okej. Okay. Bardzo przepraszam, cena kiedyś, bo ja używam wody o odwróconej osmozie chyba ze 30 lat, mhm. teraz się dowiedziałem, że ta woda jest powiedzmy martwa. Mhm. A cena kiedyś była naprawdę bardzo wysoka, natomiast tak. W tej chwili, jak mamy różne zestawy, to one zaczynają się nawet od 300-400 zł, także to już jest tak, tak. Taki warto poziom, sobie pozbierać chwilkę i wtedy sobie zakupić dla siebie, także to nie jest jakiś taki kosmos, jak był kiedyś. Tak, kiedyś to były bardzo drogie rozwiązania. Tak. I teraz, co się dzieje, kiedy mamy, bo mówimy tutaj o pewnym porządkowaniu struktur. Otóż soczewki pól kwantowych, które wam Państwu pokazywałem, Tobie pokazywałem, Państwu pokazywałem, działają w ten sposób, że mamy jakby chaotyczne linie pola, one są, pola kwantowe przenikają wszystko. To jest wszechobecne, to nie jest jakby, to jest pewna wibracja, która cały świat przenika. I teraz te soczewki pól kwantowych działają w ten sposób, że one porządkują. Tak wyglądają linie pola chaotyczne, a tak wyglądają po przejściu przez soczewkę pola kwantowego. Czyli ona porządkuje i wzmacnia i dzięki temu uczy wodę czy inne
rzeczy. Mówisz o tej soczewce, tak? O tej soczewce, to co, bo to jest ta sama soczewka tu i tu. To jest to samo. To jest uprawiona w jako podstawka, formie, jako podstawka, a to jest jako zawieszka. Pewna różne rozwiązania tego samego elementu. Są jeszcze takie całkiem duże, jeszcze są takie urządzenia, które można za pomocą dwóch opasek zamocować na rurę. Trytetek. I możemy wtedy mieć w całym domu, w całej instalacji wodnej. Ale jak nie mamy osmozy i mamy rurę wchodzącą do mieszkania czy do domu, to wystarczy to, to mieć. To wystarczy, i już jest ta struktura taka, że to jest dobre dla nas. Tak. Natomiast jeżeli mamy osmozę... W domu mamy podstawkę, a dlaczego zawieszka jest u ciebie na szyi? No ponieważ nasz organizm zawiera 70% wody, prawda? I teraz... Ale to masz już w sobie tą żywą wodę i to jak chcesz ją zrobić jeszcze bardziej żywą? Nie. Chodzi o to, że taka zawieszka ułatwia przepływy energetyczne w organizmie. Porządki. Pokażemy to w odcinku, w którym będziemy mówili o energetyce człowieka. Ja pokażę wtedy... Czyli za chwilę. Pokażę, jak to działa. A tu jest ta pojedyncza molekuła wody. Tutaj właśnie ten wpływ soczewki, prawda? Soczewka w ten sposób wpływa na wodę, powodując powstanie takiej struktury. Ale teraz wrócimy do tego wodorowania. Otóż struktura wody... W momencie, kiedy wywołamy strukturę wody, prawda, czyli stworzymy, że ta woda zaczyna tworzyć takie heksagonalne, przestrzenne, bo to jest tutaj w płaskim rysunku, to nagle się okazuje, że mamy nadmiar wodorów. A skąd? A no właśnie z uwspólnienia. W momencie, kiedy powstają struktury, to nagle się robią wspólne wodory. I powstaje chmura wodorowa, która zaczyna być jakby nadmiarowym wodorem w wodzie strukturalnej. Stąd powiedziałeś o tym, jak wodór jest zdrowy dla nas z różnych przyczyn i powodów. Jakby nie będziemy tego rozwijać teraz. To nie ja, to ja się dowiedziałem od Janusza Furczonia. Zobaczcie sobie na odcinki, te poprzednie z Januszem. Mhm. To od niego się dowiedziałem o wodorze mnóstwo rzeczy naprawdę bardzo ciekawych. Bardzo ciekawe. Mhm. Ale teraz woda strukturalna zaczyna wytwarzać dodatkową chmurę wodoru. I mamy protonów. I mamy w związku z tym wodór jakby w naturalny sposób z wody pozyskany górką, tak mówiąc oględnie. Ale to, bo to mogłoby brzmieć jak teoria. Natomiast chodzi o to, że jest taki badacz, profesor Gerard Polak, który napisał książkę pod tytułem Czwarta faza wody. Ta książka jest chyba w tej chwili w Polsce w tłumaczeniu, więc pewnie niedługo zostanie wydana. I on... Jak będzie wydana, to powiem wam, że to będzie w księgarni Indigo Book. No, proszę. Bo prowadzę rozmowy z Szymonem Smoczykiem, bardzo fajnie i będą książki właśnie u niego, takie dla nas. Takie dla nas. To ująć. Ale Gerard Polak właśnie wykazał, bo próbował stworzyć pewną teorię, w jaki sposób te struktury powstają, co się tam dzieje. Pierwszym modelem był model lodu. No dobrze, ale model lodu jest obojętny elektrycznie. No, a oni włożyli dwie elektrody, no i nagle się okazało, że elektroda włożona w strukturę i obok wykazuje potencjał, minus 120 mV. No to zaraz. To jak? Prawda? Nagle się okazało, że powstaje pewna bateria wodna, której zresztą konsekwencją tego jest na przykład przepływ krwi przez naczynia włosowate. Bo nagle się okazuje, że nie ma takiej możliwości, żeby serce wepchnęło tam krew, bo musiałoby mieć siłę, nie wiem, lokomotywy. Więc nie da się. Ale motorem jest właśnie różnica potencjałów. Nagle się okazuje, że krew płynie w naczynkach. Stwierdzono to zresztą w wielu badaniach, że nawet jak serca nie ma, czyli w niektórych formach jeszcze embriona, żaby czy czegoś tam. Nie ma serca, a krew płynie? Tak.
a krew płynie. Nie ma motoru? Nie ma motoru. Płynie. No właśnie, płynie. Ale to bardzo dobrze tłumaczy, ponieważ powstaje potencjał elektryczny, w związku z czym, a potencjał elektryczny to siła. Nie? Tak jak w baterii, prawda? Plus, minus i mamy przepływ możemy wykonać pracę. Da? Więc w związku z czym zresztą teorię ja odsyłam do tej książki, która wyjdzie i będzie w księgarni Indygo. Odsyłam do tej książki, ponieważ tam jest fantastyczne wytłumaczenie bardzo wielu, bardzo. Ona jest zresztą dostępna w tej chwili, tylko że po angielsku. To się nazywa Fourth Phase of Water i jest dostępna czy w wersji e-booka, czy w wersji, ale polecam papierową wersję, bo to jest jednak. Ja lubię wziąć do ręki kawałek książki. Teraz tu jest już to jakby bardziej rozbudowane, czyli te struktury zaczynają tworzyć pewien plaster miodu, one są tak poprzesuwane, dzięki temu powstaje dużo mocniejszy potencjał tego wszystkiego. I teraz wracając, jeszcze chciałem tylko o jednej powiedzieć, tej, co wspomniałem na początku. Meduza. Tak, to jest meduza. Otóż okazuje się, meduza składa się w 99% z wody. I teraz bilansując energetycznie, że ona potrafi pływać, nie wychodzi to z niczego. Czyli tak naprawdę nie ma prawa pływać, biorąc pod uwagę zwykłą fizykę. Ale biorąc pod uwagę to, co pokazałem, to wytwarzanie ładunków w wodzie strukturalnej, to wystarczy, że meduza będzie miała strukturalną wodę w środku, a ma, bo to zostało wykazane, to nagle powstaje dodatkowa energia, z której meduza bierze siłę do pływania. Niesamowite. Niesamowite. Dziękuję Państwu ślicznie. Dziękuję Ci, Arturze. Dziękuję Państwu ślicznie. To tyle w tym odcinku. Zrobimy następne. Będą jeszcze większe szczegóły o wodzie i nie tylko. I nie tylko. Śliczne dzięki. Na koniec czytajcie Harmonię. Zdrowe czasopismo z wieloma fajnymi, ciekawymi informacjami, materiałami. Czytam i też polecam. Słoneczka, wszystkiego dobrego. Dzięki Bogdanie. Dzięki Arturze. Dzięki Państwu. Do następnego. Do następnego usłyszenia. Zobaczenia. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.